Pojawia się ekipa, są z nami reżyserzy Aleksandra Gowin i Ireneusz Grzyb, Agnieszka Dziedzic, producentka, Jakub Burakiewicz powinien gdzieś tu być, zapraszamy go na scenę. Gdzieś Helena Sujecka też jeszcze powinna za chwilkę dołączyć, nie widzę jej na razie, ale czekamy. I Magda Kajdzica, odpowiedzialna za muzykę, jest z nami, także myślę, że możemy powoli zaczynać. I Kasia Gołaszewska, scenograf, bardzo też zapraszam. Także siadajmy wszyscy. To ja do siebie zapraszam jak najbardziej. Ale ja nie gryzę tutaj, zapraszam, naprawdę. Dobrze, to ja pozwolę sobie zacząć. Oczywiście Państwa zachęcam do udziału w dyskusji, mamy mikrofony, także proszę podnosić ręce i ktoś od razu będzie podchodził. Natomiast ja chciałam zacząć od takiej bardzo podstawowej sprawy i wypytać Was trochę o początki, ponieważ film tutaj jest pokazywany na festiwalu, ale był pokazywany już wcześniej, miał premierę światową w Rotterdamie. I tam czytałam w różnych opisach, że to jest takie polskie mumblecore, czyli jakby polski film odnoszący się do nurtu amerykańskiego niezależnego kina, gdzie podstawą są dialogi, opowieści o młodych 20-30-letnich ludziach, którzy są gdzieś w przejściu takim życiowym. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście było trafne ze strony festiwalu w Rotterdamie porównanie. Tam powinien być drugi mikrofon gdzieś. Raz, dobra. Więc jak my robiliśmy ten film, jak go pan ma, to jakby nie myśleliśmy o tym, że on się wpisuje w jakiś nurt. To znaczy, że nie chcieliśmy zrobić amerykańskiego kina niezależnego, tylko po prostu jakieś nasze kino. No ale to jakby nie mamy wpływu na to, jakby, co ludzie w nim widzą i jakby to jest okej, okay, że jakby ktoś uważa, że to jest jakiś taki, że to się wpisuje w jakiś nurt, chociaż jakby my w ogóle jakby nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że to się wpisuje w coś takiego. No nie planowaliśmy zrobić mumblecore i ja nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, że ktoś to wpisuje w nurt mumblecore, gdzie grają amatorzy, którzy nie do końca umieją swoje kwestie. No ja bardzo lubię nurt mumblecore, więc raczej to był z mojej strony taki mały komplement na początek niż nie. No ale dobrze, to skoro nie to, to powiedzcie o tych jakichś początkowych inspiracjach, kluczach do tej historii, czymś co, tak jak wczoraj padało takie pytanie cały czas, co wam się działo w głowie, co chcieliście pokazać, co chcieliście dać, jakie emocje chcieliście oddać, kręcąc film? On się wziął głównie z rzeczywistości, z miasta, w którym się dzieje i z ludzi, którzy w tym mieście mieszkają. I jeśli coś chcieliśmy oddać, to sportretować pewien stan ducha, który jest w ludziach w tym wieku, którzy mają takie dylematy. No tak, to jest jakby, ten film po prostu oddaje jakby nasze spojrzenie jakby na świat, tak myślę, po prostu. Dobrze, nie będę na razie drążyć, wykorzystam to, że mamy tu producentów, bo widziałam też, że próbowaliście zbierać pieniądze na jednej z platform crowdfundingowych, na Indiegogo i z tego, co widziałam, googlując to dzisiaj, to nie do końca wyszło, ponieważ nie zebraliście kwoty, którą sobie założyliście, więc opowiedzcie o tej finansowej stronie, o finansowych początkach tego projektu i tym, jak to później się rozwijało, bo film wygląda bardzo dobrze i zrealizowany bardzo dobrze pod wszystkimi też technicznymi względami, więc no to coś jednak kosztowało. No tak, kosztowało pieniądze. Wiesz co, to finansowanie takie crowdfundingowe to nigdy nie była jakaś nasza główna strategia. To był raczej jakiś dodatek i ja uważam, że to się udało, bo tam była jakaś kwota, którą myśmy zamierzyli, ale tak naprawdę to, że w ogóle zebraliśmy jakieś pieniądze i zdobyliśmy jakieś tam zainteresowanie dla tego projektu poprzez ten
na tą platformę, to był w sumie sukces i to nie były duże pieniądze, ale to były pieniądze, które przydały nam się na to, żeby zrobić zdjęcie uciekające zimą i była to taka żywa gotówka, która przyszła do nas od ludzi, którzy uznali, że ten projekt jest ciekawy, więc to były bardzo fajne też pieniądze, takie motywujące nas do pracy. A no tak, znaczy to, żeby ten film dobrze wyglądał, tak jak powiedziałaś, żeby był technicznie zrealizowany dobrze, było zawsze dla nas bardzo ważne i było też powodem, dla którego za pierwszym podejściem przełożyliśmy zdjęcie o rok, zdecydując, że lepiej jest poczekać trochę czasu i zebrać już ten budżet, który tam faktycznie żeśmy sobie określili, niż robić ten film szybciej, ale jakby zgodząc się na jakieś kompromisy, więc no to było po prostu dla nas ważne i fajnie, że się udało. I nie poszliście na żadne kompromisy? To jest pytanie, myślę, do wszystkich, a jeżeli poszliście, to na jakie i dlaczego? Każdy po kolei może odpowiedzieć, czy poszedł na jakieś kompromisy. Proszę. Nie, nie poszliśmy na żadne kompromisy. Znaczy nie, no ten film... Sorry, tak cię wykorzystałem. Znaczy nie, ten film wygląda tak, jak chcieliśmy, żeby wyglądał i jest w takim kształcie, o jakim chcieliśmy, żeby był, więc myślę, że nie można mówić o żadnym kompromisie. Mieliśmy, my jako twórcy, pełną swobodę twórczą. Pytanie do producentów, czy oni poszli na jakieś kompromisy, natomiast my zupełnie nie. Chyba, że ty. Nie, to było, myślę, że fajnie i to jest... Rzeczywiście może też fajne w debiucie, że kiedy się nie, jakby... Myślę, że tym się różni debiut od kolejnego filmu, który się robi, że kiedy robi się debiut, to nigdy do końca się nie wie, co jest potem. I też dzięki temu nie trzeba o tym myśleć tak bardzo intensywnie, więc myślę, że prawie przez większą część czasu tej produkcji żyliśmy jakby tą chwilą, która się działa i po prostu robiliśmy to, co wydawało nam się najważniejsze. I nie, mi się wydaje, że mieliśmy naprawdę jakąś... bardzo fajną szansę, żeby zrobić to tak, jak chcemy i że po prostu te cele, które sobie postawiliśmy, udało się zrealizować. I to jest super, super satysfakcjonujące. No tak, bo jeszcze chciałam dodać, że po prostu jakby już na etapie jakby planowania, planowaliśmy ten film jako jakby w miarę tani. I jakby tak. Dlatego udało nam się osiągnąć wszystkie nasze założenia, bo nasze założenia nie były kosmiczne po prostu. Czy chcieliby Państwo o coś zapytać, skomentować? Są już jakieś głosy? Na razie jeszcze nikt nie podnosi ręki. Ja chciałam też nawiązać, skoro mamy tutaj scenografkę i porozmawiać trochę o scenografii, o tym, jak ten film wygląda, o rekwizytach, bo też o obrazie i o tym, jak owe rekwizyty, scenografia i cała przestrzeń została sfotografowana, bo wywołuje niesamowite uczucie, bo to jest film o młodych ludziach, którzy gdzieś może utknęli w teraźniejszości, myślą o przyszłości, natomiast sam obraz jest niezwykle, wywołuje we mnie poczucie wielkiej nostalgii za czymś, co już minęło, za czymś, czego może nigdy nie było, jakieś poczucie też jakiejś melancholii, głównie właśnie ze względu na scenografię. I powiedzcie, jak pracowaliście na nią, jakie było też tutaj to czysto wizualne założenie, budowa tego świata, no i sama Łódź. To też, wydaje mi się, jest niebanalny wybór, bo często większość twórców stara się robić filmy w Warszawie, nawet jeżeli chce ukryć, że to są filmy robione w Warszawie. A wy też przepięknie ogrywacie Łódź, która się bardzo zmienia i zmieniła chyba w ciągu ostatnich lat. Znaczy to jeszcze tutaj tak prostując, jestem tylko połową działu scenografii. Tutaj oczywiście musimy oddać honory Dorocie Borkowskiej, która w tym momencie jest w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj jakby w imieniu zespołu na pewno mogę powiedzieć, że bardzo zależało nam na tym aspekcie plastycznym, czyli myśleliśmy o tej palecie barw z naszej strony, dobierając wszelkie rekwizyty do pokazania obrazu. No i jeszcze tak myślę, że tutaj jakby mogę też w waszym imieniu powiedzieć o pokazaniu Łodzi też z naszej perspektywy jakby nie takiego brudnej, szarej i bez koloru, ale właśnie pokazania tego jakby naszego drugiego oblicza.
Na pewno ta stylistyka dosyć wpisuje się, bym powiedziała, w obecne jakieś estetyczne trendy, co myślę, że też jest dobre i tutaj może to jakby troszeczkę zakrawało nostalgię czy jakieś myślenie o przyszłości, ale myślę, że głównie chodziło o jakieś takie zbudowanie apetycznych obrazów. Może chcecie coś dodać? Bardzo, jeszcze nie widzę cały czas rąk, bardzo, bardzo wiele też do tego obrazu dodaje muzyka i zastanawiam się też, jakby jak, czy muzyka była napisana specjalnie do filmu, czy to była muzyka wykorzystana przy filmie, bo ona też, muzyka jest, myślę, 80% tego klimatu takiej, który tam mamy, więc mi się podobała bardzo, ja lubię bardzo taką muzykę i też to jest ryzykowne wykorzystywanie tego typu utworów, które jednak, nie chcę tutaj użyć złego słowa, ale które nie są jakąś, nie podkreślają jakichś silnych, mocnych emocji, dramatów, historii, tylko są, muzyka jest w tle, ale jest cały czas silnie obecna i bardzo silnie wpływa cały czas na nastrój. Ja chciałabym powiedzieć, że ta muzyka była taka, była pisana pod ten film, więc wszystko było stworzone w ciągu 2 lat, odkąd dowiedzieliśmy się, że mamy to zrobić. Może opowiem jeszcze śmieszną historię. Czy nie wiem, czy jest śmieszna, ale kiedyś grałyśmy koncert właśnie z zespołem. I na tym koncercie spotkaliśmy Olę i Irkę, którzy właśnie powiedzieli, że ta muzyka idealnie pasuje pod ten film. Więc my nawet nie musieliśmy się specjalnie starać i naginać, tylko po prostu napisaliśmy taką naszą muzykę i okazało się, że ona idealnie się wpasowuje. Tak, i spotkaliśmy się właśnie na koncercie w parku. Tak, na koncercie w parku, który wyglądał dosyć podobnie. I tak jak w tym filmie wyglądał nasz koncert, to tak one wyglądają zazwyczaj. To mnie skłania do zadania bardzo niebezpiecznego pytania, czyli jak wiele biograficznych wątków znalazło się w filmie innych oprócz tego spotkania w parku? Nie, no nie ma tam żadnych wątków biograficznych, niemniej jednak jakby wszystkie te historie, to znaczy te jakby sceny, które tam się dzieją, są właściwie wzięte z rzeczywistości. Nie wiem, Irek pisał scenariusz, więc on może powiedzieć może więcej na ten temat. No są wzięte z rzeczywistości, ale są zbierane przez tak naprawdę długi okres czasu i one w rzeczywistości nie miały żadnego związku ze sobą. Więc o tyle są biograficzne, że się przydarzyły kiedyś albo znajomym, albo nam naprawdę. A my byliśmy ich świadkami. A chciałam też tutaj zapytać Heleno, ciebie, bo wcześniej wspominaliśmy tutaj o tym, że film oddaje, czy stara się oddać, moim zdaniem oddaje pewien stan ducha naszego chyba pokolenia. Mogłabyś to jakoś też skomentować ze swojej perspektywy, opowiedzieć coś więcej o swojej postaci? Ja widziałam dzisiaj film po raz pierwszy, przyznam, i cały czas jestem w nim, to znaczy nie jestem tu, tylko jestem tam. I pierwsze, co mogę powiedzieć, to chyba, że ja się kompletnie nie identyfikuję z tym stanem ducha. Jeżeli to jest coś, chyba już usłyszeliście taką recenzję, nie? Kiedyś, że to jest niesamowite, bo jeżeli jest to manifest albo antymanifest pokoleniowy, czy manifest naszego pokolenia nic, czy nie pokolenia, to jest dziwne i nie wiem, czy to jest smutne, czy to jest, nie wiem. Natomiast pamiętam, że w trakcie już zdjęć, bo ja ostatnio dokuptowałam do ekipy i codziennie prawie było pytanie z mojej strony, jak analizowaliśmy sceny trójka aktorów z reżyserstwem rozmawiając, o co tam chodzi, o co walczą ci ludzie, o nic, oni nie walczą, oni... Ale jak to, kurwa, jak to nie walczą, co oni chcą, co im się stało, co oni chcą, na co oni mają apetyt, co się dzieje z nimi, co im się przytrafiło, jakie zło, jakie... Nie, nic. Ja nie mogłam wyjść ze zdumienia, że jakby grając
postacie realistyczne, osadzone w jakimś świecie, w jakiejś tam poetyce, która jest absolutnie niesamowitym, wydaje mi się, oddaje klimat świata Oli i Irka. I w pewnym momencie stwierdziłam, że oni powinni to zagrać. To znaczy, to są ci ludzie. I jeżeli pytamy o wątki autobiograficzne, to, a mówisz, że 80% filmu to jest klimat, to możliwe, że tam nie ma fabularnych, biograficznych wątków, natomiast mamy ten film, to jest Ola i Irek i to jest, uważam, piękne, to jest niesamowita wartość, bo chyba no każda wypowiedź autorska jest jakby nośnikiem świata reżysera w jakimś sensie, ale kurde, jestem chyba za bardzo jeszcze tam. O co mnie pytałaś? Myślę, że dokładnie o to, o czym opowiadasz cały czas. No dziwne to jest. Dziwne. Proszę Państwa, no ja nie wierzę, że... O, w końcu, proszę tam, tutaj mamy mikrofony. To proszę tutaj, do trzeciego, czwartego rzędu z tyłu. Raz, raz. Ja chciałem wyrazić swoją opinię też i zadać jedno pytanie. Na koniec, bardzo mi się film podobał, macie fantastyczną wrażliwość. Główna aktorka, która siedzi tutaj, jesteś Helena. Helena, jesteś niezwykle interesująca na obrazie. Pięknie, plastycznie zrobione, muzyka, naprawdę fantastyczny klimat i film, który też zrobił na mnie takie podobne wrażenie. To są Marzyciele Bertolucciego i pytanie, czy o inspirację i tak dalej. No to wasz film mi się chyba bardziej jeszcze podobał, więc to jest dość duży komplement, szczególnie w warstwie plastycznej i takiej, a jak to, że byli ciekawsi jeszcze, mi się wydaje nawet wręcz, więc super robota. Powiedzcie coś o tym Bertolucim i czy były jakieś inspiracje? Znaczy, jeśli o mnie chodzi, ja bardzo lubię ten film Bertolucciego, to znaczy, nie ma chyba bezpośrednich inspiracji. Nie myślałem o Bertolucim pisząc ten film, ani potem jak reżyserowaliśmy, natomiast ja myślę, że tamten film jakoś tak mocno jest ze mną cały czas, że pewnie jakieś podobieństwa będą. No. Ja się bardzo utożsamiam i z tym filmem, i z tamtymi bohaterami, ale nie na tyle, żebym mógł powiedzieć, że to jest jakaś bezpośrednia inspiracja. Znaczy, no nie, no ja też bardzo lubię ten film, tak naprawdę, ale w ogóle jakby nie myślałam o nim, jakby kiedy robiliśmy Stłuczki. Ale faktycznie jest fajny. Tam mamy jeszcze z samego tyłu pytanie. Chciałbym zapytać jeszcze o scenariusz, ale w ogóle o cały film. Ja mam w pamięci wasz film Druciki, który był jakiś czas temu tutaj. Bardzo mi się ten film podobał i myślę, że jest wiele wspólnego z Drucikami, to co widzieliśmy przed chwilą na ekranie. Ale chciałbym zapytać o to, skąd w twojej głowie, mówię do scenarzysty, takie pomysły na dialogi, które wydają się nieprawdopodobne, a gdy aktorzy je wypowiadają zresztą świetnie, to one wydają się takie, kurczę, szalenie prawdziwe. Skąd też pomysły na zdarzenia, bo niby to są fakty, mówicie, ale aż trudno mi uwierzyć, że to są autentyczne historie. Te zwroty, te dialogi, skąd w twojej głowie się to roi? Ja na pewno masz świetny słuch i słuchasz to, co ludzie do siebie mówią, ale czasami wydaje mi się, że one są aż przerysowane, a później jak słucham ich na ekranie, to brzmią tak fajnie, autentycznie, prawdopodobnie, spójnie i to wszystko się klei, kurczę. No to wszystko to jest zasługa aktorów i to jest ich praca i to jest ich interpretacja tego, co napisałem, czy w przypadku Drucików napisaliśmy. Natomiast faktycznie to są dialogi, które się zawsze zaczyna od tego, że staram się wymyśleć postać, albo ta postać się wymyśla sama, a potem zastanawiam się, co dla niej byłoby najnaturalniejsze do powiedzenia i wychodzi to, co ona mówi. Tak naprawdę ludzie tak rozmawiają ze sobą. Znaczy po prostu mi się wydaje, Irku, że ty tak rozmawiasz. Jakby to jest to. No właśnie to jest dziwne, bo ja pamiętam z Trucików motyw z gumą do życia na początku. No, ja nie spotykam ludzi, którzy podchodzą do mnie i mówią, czy chcesz wziąć moją gumę do życia ode mnie z ust. Więc te historie są niby takie wydumane, czy takie pomysły, ale one później fajnie pasują do tych bohaterów i to chyba... Ale akurat guma do życia to był prezent dla naszej przyjaciółki.
bo ona nienawidzi, jak ktoś żuje przerzutą już raz gumę do żucia i chcieliśmy zrobić jej taki prezent i dlatego powstała ta scena. Ja też. Znaczy, i w tym sensie większość rzeczy, które są w małych stłuczkach, są z życia wzięte. Tak naprawdę to, nie wiem, dwie, trzy sceny się nie zdarzyły naprawdę, chyba. Ja też chciałam tutaj nawiązać właśnie do dialogów, bo to jest, rodzi się takie przeciwne uczucie, kiedy ogląda się ten film i też nawiązując do słów, które padają w samym filmie, że to jest bez sensu. Dwójka aktorów w dwóch różnych momentach mówi, że coś jest bez sensu, po czym pół sekundy później ten sens jest jakąś oczywistością, jest właśnie czymś zupełnie naturalnym. Także to rzeczywiście zgadzam się tutaj, że się bardzo udało. I też nawiązując do scenariusza jeszcze, to też było bardzo ryzykowne, co zrobiliście, bo kiedy oglądałam ten film, myślałam sobie o tym, że w życiu tych ludzi nie ma żadnych dramatów, nie ma żadnych jakby takich bardzo silnych, wyrazistych punktów zwrotnych, jakichś punktów kulminacyjnych. I to wszystko jest trochę tak na takiej jednej linii i utrzymujecie jednocześnie napięcie, więc to rzeczywiście myślę, że scenariusz i dialogi są dobrze, nie tylko muzyka, nie 80% filmu muzyka, ale rzeczywiście udało się zapanować nad samym tekstem i nad konstrukcją tekstu, która absolutnie odbiega od klasycznej konstrukcji scenariusza podręcznikowej. Jakby możesz opowiedzieć coś więcej o tym, jak pisałeś, jak wiele razy poprawiałeś, jak wiele razy próbowaliście i co zmieniliście już na planie, pracując z ludźmi? Znaczy, myślę, że zaraz oddamy mikrofon Helenie i ona coś o tym powie, ale tak naprawdę no to chyba skorzystamy z okazji i oficjalnie podziękujemy aktorom i oficjalnie podziękujemy Icie, która robiła zdjęcia, bo oni, Ity nie ma i nie ma też dwójki pozostałych aktorów, ale wiecie, to napięcie oni głównie stworzyli z tekstu, który napisaliśmy. Natomiast tekst raz napisany nie był poprawiany. Niektóre sceny wyleciały, niektóre sceny zamieniły swoje miejsce, natomiast nie zmienialiśmy samego tekstu pisząc. Zmieniliśmy go podczas prób. Przepraszam. No mówi, zmieniliśmy podczas prób. O zmianach. O zmianach. Za które nie trzeba przepraszać, myślę. Zmiany. Rzeczywiście jest pomontowany. Ja mam zawsze w głowie scenariusz przy filmach. Ja po prostu widzę jakby scenariuszem film i jak potem powstanie, to jak widzę obraz, to jest dziwne. I rzeczywiście ta kolejność scen, to że niektóre rzeczy, które chyba często tak jest, że aktorom wydają się niektóre sceny najważniejsze, i akurat tych nie ma potem w wersji finalnej. Niesamowite to jest, ale reżyserstwo nasze to są bardzo dobrzy montażyści i myślę, że na korzyść, nie wiem, story, czy klimatu filmu, czy ich świata, który mnie osobiście bardzo intryguje. Myślę, że to dobrze działa. Proszę Państwa, mamy jakieś może głosy krytyki na przykład dla odmiany? Albo też kolejne komentarze, pytania, pochwały. Bo ja chciałam... O Grzybok jestem. Chodźcie tutaj, jest Wojtek przecież. Co musicie zrobić teraz? Bo ja chciałam kolejną miłą rzecz powiedzieć, więc będzie nudno. No ale dobrze, no to skoro tak, to ja też tak właśnie myśląc o tym, że nie ma wielkich dramatów w życiu tych bohaterów, pomyślałam sobie też o tym, że bardzo ciekawy i nietypowy dla polskiego kina podchodzicie do seksualności. Jest w ogóle jest przepiękna scena orgii w tym filmie, która jest naprawdę tak subtelna, że to jest też niewyobrażalne, kiedy połączymy słowo subtelność i orgia, przynajmniej chyba, nie wiem, w moim świecie. Może się mylę, jeżeli tu ktoś chciałby też powiedzieć coś innego, to zachęcam. No w każdym razie też nie ma żadnego problemu z tym, z czym zrobiliby problem, myślę, że większość innych polskich reżyserów, czyli z tym, że druga główna bohaterka jest lesbijką. Więc macie też takie bardzo naturalne i delikatne, subtelne, pro,
proste i fajne podejście do samej seksualności. Możecie coś bardziej powiedzieć tutaj o tym aspekcie całej historii? Tak, tak, tak. To bardzo intymne pytanie. Przepraszam. Znaczy tak naprawdę wydaje mi się, że mamy po prostu naturalne i normalne podejście do seksualności. A oni się dotykają? I może po prostu nie mamy z tym problemu. Już mam nie trążyć więcej, tak? Może Ola, coś chcesz dodać? Ja słyszałam, że worki się dotyka, no ale nie wiem. Może to jakaś pomyłka była. Ja nigdy nie byłam świadkiem żadnej innej orgii, więc... Może to wynika z tego, z takiej naszej wstydliwości, się po prostu wstydziliśmy. Bo nie, tak naprawdę, nie, to po prostu jakby... Wydaje się, że jakby ta scena po prostu jest jakby super, oddaje podejście tych bohaterów do seksualności i seksu tak naprawdę. A jeśli chodzi o homoseksualizm, to jest po prostu jakby taka normalna sprawa, to znaczy jakby nie ma co robić z tego jakiegoś big dealu chyba. Super, to jakby super, cóż mogę więcej dodać. A czy Państwo chcieliby coś dodać? O, bo teraz, proszę bardzo, tutaj mamy już, widzę, dwa pytania. Czy mamy jeszcze mikrofon? Ja właśnie już dzierżę, więc o, mam. Proszę. To jeszcze chciałbym dopytać, jak już o tej seksualności, ja myślę, że to bardziej o miłości w ogóle, nie o seksualności. Mam takie wrażenie, że oglądając ten film, coś mi się przypomina z wcześniejszej historii kina, nie chcę tego porównywać, chcę porównywać tylko pewien klimat, na przykład z filmem Do widzenia do jutra albo z Niewinnymi czarodziejami. Tam też był taki jakiś fajny klimat, taka jakaś postawa outsiderska. Co było dla Was bliższe? Czy tworzenie takiej pewnej postawy życiowej, typowej, niby o tym już mówiliśmy, czy to ma być bardziej film o miłości? Czy to jest chyba ze sobą związane tak w sposób nierozerwalny? No, bo... Opowiadając o czyjejś postawie życiowej, musimy brać pod uwagę jego stosunek do miłości i to, co on o miłości myśli. Więc tak naprawdę obie te rzeczy były dla nas bardzo ważne w procesie tworzenia tego filmu. Znaczy ta postawa niezależna... Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, no, że właśnie to jest o, tak naprawdę to jest o ich jakby... Proszę do mikrofonu. Względem, ich postawie względem jakby miłości, związków, jakby to i świata tak naprawdę, jakby to wszystko jest razem. Myślę, że jeżeli chcemy zrobić film o kimś, komu zależy na wolności i niezależności, to temat miłości, która jest tak naprawdę jakimś wielkim uzależnieniem i w zasadzie nie ma nic wspólnego z wolnością, no jest nieodłączny. Już? Dzień dobry, Washington Post. Na wstępie gratuluję. Wzruszyłem się na filmie. Ponoć chłopaki nie płaczą i nie płakałem, ale mój klimat jak najbardziej chyba. Przewczoraj obejrzałem Sekretne życie Waltera Mitty i tak mi się trochę skojarzyło. A propos tych dramatów, których są bądź nie ma, mi się wydaje, że są. To znaczy każdy ma takie dramaty, na jakich skalę skrojone jest jego życie, więc w przypadku nie wiem do końca, co główna bohaterka w życiu robiła, ale chyba nie musimy tego wiedzieć i o to chciałbym zaraz zapytać. Ale zarówno bohater, który, jeśli już mówimy o tych tutaj pokoleniach, pokoleniu NIC, pokoleniu X, Y, JP2, Kubica, whatever, no to takie dylematy, kurczę, mamy, nie? Gościu mówi, może zacznę robić koszulki, dam ci znać, nie? No tak pracowałem w fabryce koszulek i właśnie tak do mnie szef powiedział, nie odzwonił. Więc wcześniej pobrany ślub po 7 latach, czy właśnie a propos drugiej bohaterki filmu, tam jest pana taka kwestia, kiedy ten chłopak, nie pamiętam imion bohateru, przepraszam, pyta się, dlaczego ona chce wsiąść w ten amerykański samochód i uderzyć w wielką skałę. Ona mówi, że może po prostu już nie chce być Kasią, więc to też pytanie, czy ona po prostu chce się zabić, czy może ma, nie do końca akceptuje swoją płeć, swoje ciało, może jest zagubiona trochę w tej swojej seksualności. I
mi się wydaje, że to jest może nie dramat, bo to ma jakieś pejoratywne zabarwienie, a nie chciałbym tego zabarwiać, bo każdy ma swoje jakieś poczucie dylematy. Natomiast chciałbym spytać was o to, czego nie wiemy o tych bohaterach. To znaczy ja, mi się wydaje, czego się nie dowiedziałem, ale chyba chciałbym spytać o to, czego specjalnie o nich nie mówiliście, to znaczy skąd jest główna bohaterka i co właściwie chce właśnie zrobić, albo co waszym zdaniem zrobiliby ci bohaterowie później. Tak jak Wokulski, wiecie, zginął czy nie zginął, nie? Nie wiem, Piotr pewnie wróci do żony, Asia gdzieś pojedzie sobie poszukać nowych przyjaciół, zanim się nie zamotają jakoś, a Kasia, mam nadzieję, znajdzie sobie fajną dziewczynę. Natomiast to, czego nie opowiedzieliśmy o tych bohaterach, to jest też to, czego sami o nich nie wiemy. Więc jakoś nigdy nie traktowałem tych bohaterów jako kogoś, o kim wiemy wszystko, a widzowi pokazujemy tylko fragment, tylko raczej myślałem o nas jako takich dokumentalistach pewnej wymyślonej rzeczywistości, o której my też nie możemy się dowiedzieć wszystkiego. Na ile celowy był, znaczy najbardziej mi się spodobała sama historia, to znaczy to, co robią główni bohaterowie. Po pierwsze, gratulacje, świetnego samochodu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł Opla, trochę Opel Rekord, tak? Czy Ascona. Ascona w takim kolorze, żeby ktoś taki samochód mógł zakopać w lesie? Nie? Ale wracając, także, ale główni bohaterowie przecież sprzątają po czyimś życiu, jakby pakują wszystko do pudełek. A Cervantes kiedyś powiedział, że wszyscy koniec końców kładziemy się do tego samego pudełka, więc to takie trochę gorzkie było, bądź co bądź, nie? Ten cały motyw pudełkowania. W ogóle żałuję, że to pudełko naprawdę nie wybuchło. No, nie wiemy, co się z nim stało, oni sobie pojechali. Okej. No więc ten motyw pakowania do pudełek, pakowacza, on w ogóle miał takie śmieszne pod... Ja nie wiem, tak jest w takich fabrykach, że ma się pod łokciami takie, jak ci, co jeżdżą na nartach i później już nie jeżdżą, bo się połamali i tak leżą, czy...? Mhm, tak, tak, bo to pomaga w pakowaniu pudełek. Istnieje faktycznie. Taka wydajność w sensie. No wydajność też jest większa, bo nie bolą ręce i nie trzeba odpoczywać. Okej. Okay. No to... Jakby jeszcze po raz trzeci zadam pytanie, takie pytanie. Motyw, główne zajęcie, którymi zajmują się bohaterowie, czy ono od początku było na przykład w szkielecie scenariusza, czy może w którymś momencie pomyśleć, kurczę, co oni powinni robić, żeby to było... Nie, tak naprawdę te bohaterki pojawiły się razem z tym zajęciem, bo po prostu zobaczyłem ogłoszenie kiedyś w tramwaju właśnie, uprzątamy mieszkania, zabieramy niepotrzebne rzeczy i pomyślałem sobie, że byłoby strasznie fajnie opowiedzieć o dwóch dziewczynach, które zabierają czyjeś rzeczy i z tego żyją. Że gdzieś tam sobie to zapamiętam i to będzie fajny punkt dla jakichś bohaterów jakiegoś scenariusza. No i tu był. Pasował po prostu. Okej. Okay. Dobrze. Czy tutaj jeszcze... Nie widzę. A tak widzę, tam na samym końcu jest pytanie. Ja chcę tylko spytać, jak ma na imię dziewczyna tutaj po lewej, skrajnie siedząca? Helena. Pani Heleno, jest pani świetną aktorką. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze jakieś mamy komentarze? Bo to może już będziemy kończyć, tylko ja tak sobie pomyślałam też tutaj słuchając pytania o to, co będzie później, to film ma otwarte zakończenie oczywiście, ale tak pomyślałam sobie o tym trzynogim psie. Tam pada w pewnym momencie metafora, że oni byli 7 lat, tyle ile życie psa, więc tak też pomyślałam sobie, że nieprzypadkowo jest ten pies i pozwolę sobie teraz na takie trochę porównanie, że
że może on jest też trochę jak ci ludzie, jakiś zraniony, ma amputowaną część, tak jak bohaterowie, amputowaną część serca, jakieś umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi, cokolwiek, którykolwiek ma w swoim życiu, to znajdzie jeszcze kogoś, kto go weźmie i jeszcze wszystko może być dobrze i pięknie i może być miłość, mimo tych ciągłych małych stłuczek, amputacji i zranień. Może tak naprawdę jest jakiś happy end gdzieś tam podskórnie w tym otwartym zakończeniu. Tak naprawdę mieliśmy nadzieję, że happy endem jest to, że oni nie kończą razem. Znaczy, że nie znajdują tej miłości i właśnie nie są przez nią zniewoleni. Tak. Tak, to jest happy end. A psa wzięła Kasia, która jako jedyna ma jakieś tam dążenia do rodziny i w ogóle takiego poprawnego życia. To ma psa. A pies, którego nikt nie chciał, będzie kochany, więc no to jest ładne, pozytywne. W ogóle ten pies w rzeczywistości jest bardzo kochany i ma fantastyczną rodzinę. Proszę Państwa, jeżeli nie widzę już żadnych rąk podniesionych do góry, a nie widzę, to myślę, że możemy bardzo podziękować Państwu za pytania, całej naszej świetnej ekipie, za tłumaczenie się i za szczerość i za bycie tutaj z nami. Także dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.